Pałac Łazienkowski. Letnia rezydencja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. To tutaj urządzano liczne zabawy, w tym słynne obiady czwartkowe w gronie uczonych i literatów. To tutaj też załatwiano ważne sprawy polityczne i finansowe. Z pewnością bywał więc tutaj nasz bohater Piotr Ferguson Tepper, jeden z największych bankierów schyłku Rzeczypospolitej. Pośród jego rozlicznych dłużników, klientów tego banku, największym, można powiedzieć, był Stanisław August, król Polski. Zadłużenie monarchy wobec banku Teppera wynosiło około 11-11,5 miliona złotych, co stanowiło 1/5 aktywów tej instytucji. No można żartobliwie powiedzieć, że dzisiaj nadzór by się nie zgodził na taką koncentrację, no ale królewskie słowo, jak wiadomo, starczało za wszystko. Piotr Ferguson Tepper stał się jednym z najbardziej zaufanych ludzi Stanisława Augusta. Nie tylko dlatego, że obsługiwał mniej więcej 1/3 zadłużenia króla i wspierał jego reformy w kraju. Niezwykle ciekawe są relacje Tepperów z ówczesnymi organami władzy, z królem i z komisją nieustającą, czyli z odpowiednikiem rządu. Tak? Mianowicie Tepper młodszy zyskał miano bankiera króla. No przede wszystkim polegało to na tym, że król zadłużał się u Tepperów. W pewnym momencie niektórzy historycy gospodarczy nawet wysuwają tezę, że 1/3 długów królewskich była w bankach Teppera. Drogę w pobliże królewskiego tronu otworzyła Tepperowi właśnie działalność bankowa. Okres stanisławowski był zresztą czasem prosperity dla sektora finansowego w Rzeczypospolitej. Współpraca bankierów z finansistami holenderskimi czy niemieckimi gwarantowała dostęp do kapitału zagranicznego, który służył później do kredytowania polskich rodów magnackich. To umożliwiło rozwój inwestycji przemysłowych i szereg reform, które przyniosły olbrzymie ożywienie gospodarcze w latach 80. XVII wieku. Świeżo wybrany monarcha również snuł wizję zreformowania kraju, wzmocnienia go zarówno politycznie, militarnie, jak i przede wszystkim gospodarczo. Natomiast za każdym razem, kiedy próbował na ten cel wyegzekwować środki poprzez nakładania nowych podatków, napotykał na sprzeciw ze strony szlachty. Był w tym pewnego rodzaju schizofreniczny paradygmat, ponieważ z jednej strony mamy do czynienia z okrzykami dotyczącymi podwyższenia wojska do 100 tysięcy, sławienia Jana III Sobieskiego jako wybitnego wodza polskiej militarnej potęgi, a z drugiej strony wszelkie próby zmodernizowania kraju spotykały się z niechęcią, jeśli chodzi o współfinansowanie. W tym czasie polskie banki pod względem posiadanego kapitału mogły konkurować z tymi z zachodniej Europy. Dzięki temu w Rzeczpospolitej kwitły potężne fortuny bankierów. Piotr Ferguson Tepper był niewątpliwie jednym z najbardziej charakterystycznych przedstawicieli sektora finansowego w epoce stanisławowskiej, epoce tak naprawdę ponownego rozkwitu tej branży gospodarki na ziemiach polskich. Był jednym z 6 największych bankierów, a w szybkim czasie stał się jednym z najzamożniejszych, aczkolwiek nie była to do końca jego własna zasługa, ze względu na to, że wcześniej olbrzymie zasługi w tym, żeby stworzyć tą instytucję, położył jego stryj i zarazem przyszywany ojciec, również o imieniu Piotr, który na terenie Polski zaczął swoją działalność od kupiectwa. Dom bankowy Piotra Teppera Starszego świadczył między innymi usługi, które dzisiaj określalibyśmy jako bankowość inwestycyjną i private banking. Był współudziałowcem różnych manufaktur i zakładów przemysłowych. Jego przybrany syn rozbudował bank w największą w kraju korporację finansową. Wokół niej powstawały inne domy bankowe, dzięki czemu Warszawa stała się pierwszym centrum finansowym w Rzeczypospolitej. Działalność inwestycyjna, czy szerzej bankowa Tepperów, przyniosła im sporo przywilejów, które do tej pory mieszczanie nie posiadali. To było to, że zdobyli szlachectwo, wcześniej zdobyli obywatelstwo Starej Warszawy, a jeszcze wcześniej zdobyli prawo do nabywania dóbr ziemskich, czyli 3 podstawowe, byśmy powiedzieli, dla tamtych czasów przywileje były w zasięgu Tepperów.
ten ród, można powiedzieć, kapitalistów już wtedy, no bo w zasadzie pasuje już to określenie, osiągnął olbrzymie sukcesy, uzyskując w szczytowej fazie majątek na poziomie pomiędzy 60 a 65 milionów złotych. W przeliczeniu na obecne pieniądze to co najmniej od 2,5 do 3 miliardów złotych. Ale, jak pokazały kolejne lata, żaden bank nie jest zbyt wielki, by upaść. Do bankructwa banku Tepera przyczyniło się zresztą jego umiłowanie do przepychu. Nie mając czasu na zajmowanie się wyłącznie biznesem, jak to wtedy było modne wśród kapitalistów, oddawał różnego rodzaju buchalterom, dyrektorom, którzy kontynuując tą pracę, nie zawsze byli, jak doskonale wiemy, pierwszej uczciwości, wiele tego majątku roztrwonili, co wywołało plotki później, że bank Tepera jest miejscem niepewnym, że na te rozrywki, na te luksusy i hulaszcze życie największy polski bankier trwoni pieniądze powierzone mu przez deponentów. A pamiętajmy, że nie było wtedy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. To zbiegło się w czasie z krachem gospodarczym w Rzeczpospolitej, który rozpoczął się w 1792 roku. Wywołały go przegrana wojna z Rosją, której nie spodobały się wprowadzane przez króla reformy. Potężny kryzys dotknął wówczas sektor finansowy, co skutkowało serią bankructw. Polska trafiła w taki moment, można powiedzieć, jak dzisiaj trochę się powtarza sytuacja na Ukrainie, gdzie zawierucha wojenna nakłada się na globalny kryzys spowodowany COVID-19. Wówczas ten kryzys był spowodowany przez rewolucję francuską. Wielu arystokratów uciekających z Francji, licząc, że to jest przejściowa zawierucha, że dojdzie za chwilę do unormowania i będzie business as usual, zaciągała pożyczki pod zastaw nieruchomości pozostawionych w ojczyźnie. Szybko się okazało, rzeczywistość zweryfikowała te zamiary. Okazało się, że w ogóle nie ma na to najmniejszych szans, żeby wrócić, żeby w jakikolwiek sposób wywiązać się z tych spłat, co spowodowało szereg kryzysów i bankructw instytucji finansowych w całej Europie. Upadł także Bank Tepera. Bankructwo największego banku Rzeczypospolitej pociągnęło na dno wszystkie inne instytucje finansowe, ale też drobnych wierzycieli. Plotka, że jest to konsekwencja wystawnego życia bankiera, trafiła na podatny grunt. Podczas insurekcji warszawskiej w 1794 roku rozjuszony tłum wtargnął do rezydencji Tepera na Miodowej, splądrował dom, a właściciela pobił. Kilka dni później Piotr Ferguson zmarł w szpitalu. Historia bankowości Tepera, czy raczej Teperów, uczy trzech podstawowych rzeczy. Że warto rozwijać biznes rodzinny, nawet na tak dużą skalę, jak to robili Teperowie. A może przede wszystkim na tak dużą skalę. Druga rzecz, jak ważne jest otoczenie, tak zwane otoczenie społeczne biznesu. Nie chodzi o to, żeby wchodzić w układy, ale bankowiec musi być w jakiś sposób humanistą, musi rozumieć to, co go otacza. I trzecia rzecz, nieco przeciwstawiająca się tej drugiej. Być dobrym bankowcem to rozumieć, że rynki bankowe są dalekie od potocznie rozumianej racjonalności. Gospodarność, oszczędność, zaradność, umiejętność dywersyfikacji posiadanego kapitału. To są umiejętności, które mogły uratować Tepera i to są umiejętności, które i dzisiaj w obliczu nadmiernej inflacji mogą uchronić nawet zwykłemu małemu ciułaczowi przynajmniej część jego środków, które na przykład już za 2 lata mogą mieć wartość 60-70% tego, co mają dziś. Biorąc doświadczenia naszych przodków, te negatywne i pozytywne, pod uwagę, możemy się zastanowić nad tym, czy dzisiaj również stosujemy się do tych uniwersalnych prawideł, czy może właśnie jak Piotr Ferguson Tepper przegapimy jakiegoś w tym momencie wspomnianego czarnego łabędzia i stracimy, jeśli nie całą firmę, jeśli nie całe oszczędności, no to przynajmniej nie uzyskamy tego, co moglibyśmy uzyskać w normalnych warunkach.